auta zabytkowe to żywe pomniki motoryzacji i ozdoby naszych ponurych ulic. Dziś doceniają je nie tylko miłośnicy klasycznych pojazdów. Jednak wszystko z biegiem czasu podlega zużyciu i po prostu starzeje się. O ile większość elementów nowych pojazdów jest do kupienia, o tyle w przypadku aut zabytkowych zdobycie nawet najprostszych elementów graniczy często z cudem. Firma Janmor, oferująca szeroką paletę przewodów i cewek zapłonowych, wychodzi naprzeciw potrzebom właścicieli klasycznych pojazdów od dłuższego już czasu, dysponując możliwością wyprodukowania przewodów zapłonowych na indywidualne zamówienie, dopasowanych do danego modelu pojazdu. Ponieważ to nie jest produkcja masowa, to do każdego takiego przypadku musimy podchodzić indywidualnie. Potrzebne nam są tutaj albo bezpośrednie spotkanie z klientem, najlepiej jak jest wzór takich przewodów. Staramy się zawsze zachowywać ten oryginalny wygląd produktu, dostosowując go do potrzeb klienta. Duże doświadczenie pracowników oraz bogate zaplecze techniczne firmy Janmor, wyposażone w kilka tysięcy wzorów końcówek, osłon i terminali, ułatwia dobranie elementów pasujących do oryginału. Dodatkowo zastosowana w przewodach izolacja silikonowa zapewnia odporność na wysokie temperatury i drgania przenoszone podczas pracy silnika. Cechuje ją również wysoka trwałość i odporność na starzenie, co w praktyce gwarantuje niezawodność przez lata. Długość życia samochodu i części zapasowych, jakie w nim występują, jest określona i tutaj w przypadku starych samochodów drugim takim czynnikiem, który ma ogromny wpływ na to, że jest potrzeba produkcji tego typu elementów, jest taki, że stosowane surowce dawniej nie były takie, jak są obecnie. Technologia poszła daleko do przodu, a ponieważ jesteśmy firmą, która posługuje się przy produkcji najnowocześniejszymi technologiami i surowcami, w związku z tym jesteśmy w stanie przedstawić naszym klientom ciekawą ofertę nawet dla najstarszych aut. Na naszej stronie internetowej są pokazane zdjęcia samochodów nawet z lat 30., do których żeśmy dorabiali przewody na tych już nowoczesnych surowcach. Odpowiednio dobrany do danego modelu pojazdu przewód zapłonowy jest przycinany w automacie, a jego dane są wprowadzane do systemu, co pozwoli w przyszłości skrócić czas przygotowania kolejnej pary przewodów zapłonowych dla tego samego lub innego klienta. Przycięte na właściwą długość przewody są kompletowane i przekazywane na stanowisko montażowe, gdzie zostaną zamontowane końcówki, terminale oraz osłonki. Wszystko to wykonywane jest w sposób jak najbardziej zbliżony do oryginału. W tym przypadku elementy są wkręcane ręcznie. Bez względu na charakter zamówienia, indywidualny czy masowy, firma stawia na wysoką jakość i dba o detale, co doceniają właściciele aut zabytkowych w Polsce i nie tylko.